Zakończył się właśnie proces adaptacji budynku kina LOT na Centrum Kultury. W tym momencie trwają już końcowe, absolutnie końcowe prace, ostatnie usuwanie osterek. I w tym momencie my przystąpimy, czyli Miejski Ośrodek Kultury przystąpi do, po zapoznaniu się już, po przyjęciu dokumentacji, po zapoznaniu się z całą infrastrukturą, czyli systemem alarmowym, klimatyzacją, z wszelkimi wyposażeniami takimi infrastrukturalnymi, rozpoczniemy proces przenoszenia, przeprowadzki z dotychczasowych siedzib. Równocześnie po otrzymaniu dotacji celowej z Urzędu Miasta w wysokości 350 tysięcy przystąpimy do zakupu wyposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury, bo rzeczywiście budynek jest piękny, mam nadzieję, że się Państwu podoba. My musimy go wyposażyć i w tym momencie przystąpimy do organizowania przetargów i konkursów. Przede wszystkim rzecz priorytetowa to jest wyposażenie sali kinowej w projektor cyfrowy i zestaw do projekcji 3D. Ten projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Oprócz tego musimy kupić ekran do projekcji 3D, zestaw kurtynowy, a także do tej pory dysponowaliśmy zestawem nagłośnieniowym Dolby Surround, całkiem niezłym, natomiast będziemy go musieli już dostroić do potrzeb tego nowego wyposażenia. Mamy nadzieję, że proces cyfryzacji kina LOT uda nam się zakończyć do końca maja. W związku z tym no, bardzo byśmy chcieli zaprosić mieszkańców Świdnika do nowego, scyfryzowanego kina. Mamy nadzieję, że już od początku czerwca. Działania artystyczne rozpoczniemy w drugiej połowie kwietnia. Przygotowujemy już dla Państwa niespodziankę artystyczną. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z naszej propozycji na koniec kwietnia. Również pod koniec kwietnia chcemy uruchomić już tutaj działalność artystyczną, czyli wszystkie zespoły artystyczne, które działają w tym momencie w Miejskim Ośrodku Kultury, aby się przeniosły i aby zaczęły swoją działalność już w Centrum Kultury. Równocześnie w dawnej strefie sztuki, czyli w Galerii Wenus na drugim piętrze, rozpoczniemy tworzenie Izby Tradycji Miasta, wykorzystując tam trzy pomieszczenia przeznaczone do tego. To będzie się działo w ramach projektu, na który dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Świdnik Miasto Wolności i Marzeń. Niebawem zaprosimy Państwa do nowo otwartego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia.